Rok 2017 Galeria Resursa rozpoczęła otwarciem wspomnieniowo-charytatywnej wystawy malarstwa i tkaniny artystycznej Janiny Ciechanowicz, zorganizowanej w jej drugą rocznicę śmierci. Janina Ciechanowicz była wybitnym i cenionym pedagogiem, długoletnim dyrektorem Zespołu Szkół Odzieżowych w Radomiu. Była również absolwentką Państwowego Ogniska Plastycznego imienia Wacława Dobrowolskiego w Radomiu. Janina Ciechanowicz miała bardzo piękne, długie życie, pełne wyzwań, pełne pracy, aby tym wyzwaniom wszystkim sprostać. Urodziła się w Mikuliczach na Kresach Wschodnich w 1919 roku. Mając 24 lata straciła męża w czasie wojny i z małym dzieckiem wróciła do Polski. W latach 60., dokładnie w 61 roku przyjechała do Radomia i my znamy panią Janinę właśnie z tego okresu. Po przejściu na emeryturę znalazła czas na rozwijanie różnorodnych pasji artystycznych. Jej życie na emeryturze to jedno wielkie pasmo różnych działań artystycznych. A więc tkała, malowała, rysowała, zajmowała się grafiką, była w tym wszystkim, można powiedzieć, ogromnie wytrwała, ogromnie ciekawa sztuki, z wielką pasją realizowała to wszystko. I właśnie ta sztuka stała się, jak sama o tym mówiła, jej celem w życiu, przedłużeniem życia, nadała temu życiu kolorytu. Rok 2017 Galeria Resursa rozpoczyna tą wystawą, która ma taki charakter wspomnieniowo-charytatywny, ponieważ warto i pamiętać, i pomagać. Podczas wernisażu można było zakupić pracę Janiny Ciechanowicz, wspomagając tym samym budowę hospicjum w Alojzowie koło Iłży. Jest to wystawa może już nie taka retrospektywna i nie taka obfita jak ta z tych lat 90. Niemniej jednak pokazuje malarstwo, pokazuje tkaninę artystyczną, pokazuje rysunek i takie projekty graficzne. Warto, drodzy Państwo, przyjść, obejrzeć. Warto również wspomóc piękną ideę budowy hospicjum. Muszę Państwu powiedzieć, że wszyscy nam mówili, że podjęliśmy się karkołomnego zadania. Tak, to prawda. Ale zawsze wierzyliśmy, że znajdą się wspaniali ludzie, którzy nam pomogą, którzy rozumieją dzieło hospicyjne, którzy rozumieją ideę hospicyjną. Zapraszam jeszcze wszystkich do 8 lutego, bo do tej pory jest wystawa. Bardzo dużo prac zostało sprzedanych na otwarciu, któremu towarzyszył taki wieczór wspomnień o pani Janinie Ciechanowicz, ale są jeszcze prace, które możemy nabyć i tym samym poczuć się lepiej, bo pomożemy innym nieuleczalnie chorym, którzy na taką naszą pomoc czekają.